No ja oczekiwałem przede wszystkim, że właśnie będzie przyjemna atmosfera, bo tak naprawdę jakby trasa fajna nie była, to wiadomo, że i tak człowiek, jeżeli nie czuje się tam komfortowo, to wcześniej czy później po prostu wymięknie. No i te oczekiwanie sprawdziło się w 100%. Naprawdę poznałem tutaj masę świetnych osób, zarówno wśród praktykantów, jak i wśród pracowników już stałych, menedżerów też, co właśnie też było dla mnie wielkim zaskoczeniem, że mogłem po prostu wprost podejść, porozmawiać ze swoimi przełożonymi właściwie na każdy temat, też czasami nie związany z projektem, po prostu czegoś nie wiedziałem jako tutaj początkujący człowiek. I to było dla mnie takie fantastyczne, ta kontakt, ta interakcja między ludźmi, jest to open space i wszystko jest tak naprawdę, rozgrywa się wokół ciebie. Ja muszę powiedzieć, że co mnie zaskoczyło pozytywnie, to to, że naprawdę angażuje się nas, praktykantów, w życie firmy i próbuje się nam pokazać z jak najlepszej strony i myślę, że z tej strony, jaka tak naprawdę istnieje, kulturę organizacyjną firmy, która jest bardzo przyjazna i pomaga ludziom, którzy przychodzą do firmy, poczuć się w niej dobrze pierwszego dnia, ludzie są otwarci, witają się sami od siebie, pytają, to twój pierwszy dzień, tak? Dużo łatwiej jest się zaaklimatyzować w takim miejscu pierwszego dnia, do czego przekonuje ta firma, że żeby były dobre wyniki współpracy, trzeba być otwartym na drugiego człowieka i nie mówię tutaj tylko o takiej otwartości na jakieś opinie czy w dyskusji, tylko też na co dzień, chęć zapytania codziennie rano, jak się masz, co robiłeś wczoraj po pracy, jak twoja chora córeczka, o tym mówię. Taka otwartość i chęć bycia z ludźmi w pracy, po pracy, ale też tak po prostu tworzenie jakiejś takiej więzi i relacji silniejszej niż tylko siedzenie obok siebie przy biurku.